Football Face on Tour, dzień czwarty. Mówią, że dzień czwarty bywa kryzysowy. Lekki kryzys jest, ale może dlatego, że jeszcze nie było kawy. Dwa słowa o tym, co dziś będziemy robić. Dziś ruszamy w Tour de la Boule. O co chodzi? Przed przyjazdem tutaj słyszeliśmy wiele o tym, że cały kurort czeka i żyje przyjazdem reprezentacji Polski. Chcieliśmy to dzisiaj sprawdzić. Pictures from the past right here back in front of you. Kawa pomogła, energia wróciła. Naszą wycieczkę po La Boule zaczynamy od hotelu, w którym stacjonuje nasza kadra. L'Hermitage, tak chyba się po francusku mówi. Tłumów dookoła nie ma, plaża pusta, ocean troszkę bliżej. Stąd ruszymy do miasta rozejrzeć się za śladami kibiców naszej reprezentacji. Jak tu w La Boule generalnie żyje? Macie wrażenie tą reprezentacją Polski, czy poza tym autokarem i nie. Już około miesiąca, dwóch miesięcy wcześniej były ogłoszenia, że Polonia tutaj będzie, nie? Tak, gdzie były ogłoszenia? Billboardach. Aha, no tutaj. Tak. Bo jedziemy teraz po mieście poszukać, czy rzeczywiście, nie wiem, gdzieś są flagi jakieś. Flag raczej nie. Flag raczej nie, ale billboardy są po prostu. Przy wjeździe już tak, nie? Przy samym wjeździe, tak? A gdzieś tutaj, nie wiem, centrum miasta, czy jak to nazwać? To jakieś takie. Stronę, to je pan wrócił. To jest też. Też jest. I co myślicie, wyjadą tu 21 po meczu już, czy zostaną dłużej? Dobra, super, dziękuję wam. The lines are on fire and the tones are exploding. You're looking back down the track at the last. Jesteśmy przed hotelem i jedyne osoby, które grają tutaj w piłkę, spotkaliśmy właśnie grupkę francuskich kolegów i koleżanek. Chcieliśmy ich zapytać, czy wiedzą coś o reprezentacji Polski i komu kibicują na Euro. No to jasne, pewnie Francuzom, ale czy myślą, że wygrają? Chłopaki będą mówić po francusku, tutaj koleżanka zgodziła się nam tłumaczyć. So my first question is, if your friend know that the national team of Poland is in this hotel. Est-ce que vous connaissez la... L'équipe nationale de dans cet hôtel. Braniak, Podolski et le gardien, je sais plus comment c'est. Chetski et Fabianski. Non, c'est pas lui. Non, je sais plus le gardien de la Pologne par contre. Podolski. Yes. He's German. There's nobody watching you. Sink or swim. Pograłem trochę z tymi Francuzami. Specjalnie się nie zmęczyłem, ale jeśli reprezentacja Francji prezentuje podobny poziom, to nie wierzę, nie wróżę im sukcesu. Myślę, że Polska zajdzie o wiele dalej. Chciałem dwa słowa o języku francuskim, bo panuje taki mit, że z Francuzami nie da się w innym języku dogadać. Rzeczywiście czasem jest problem, ale generalnie nie ma. Ale też możecie na przykład mnie zapytać, dlaczego nie nauczyłem się francuskiego, wiedząc, że tutaj przyjeżdżam na jakiś dłuższy czas. No to opowiem wam taką historię Jana Himmelsbacha, naszego kultowego aktora, który kiedyś dostał propozycję gry w filmie zagranicznym, hollywoodzkim prawdopodobnie. I propozycję tę odrzucił, bo warunkiem było to, żeby się nauczył angielskiego w stopniu chociaż podstawowym. A on nie chciał mu się. I później jeden ze znajomych pytał go: Jasiu, dlaczego nie skorzystałeś z takiej okazji? Dlaczego nie chciało ci się nauczyć tego angielskiego? On powiedział tak: słuchaj, na przykład gdyby się wycofali z tej produkcji, a ja bym się nauczył tego angielskiego, to bym później z tym angielskim został, jak ten chuj. Pictures from the past right here back in front of you. Nie ukrywam, do tej pory czuję się lekko rozczarowany. Za mało tych polskich akcentów La Boule. Spodziewałem się biało-czerwonej, co 100 metrów na maszcie. Mamy biało-czerwoną, ale z dodatkiem niebieskiego i w dodatku pionowo. Spodziewałem się, że ludzie będą nas tutaj witać, rozmawiać o polskich piłkarzach. Tymczasem próbują mi wmówić, że Łukasz Podolski gra w reprezentacji Polski i ciągle
A naszym reprezentantem jest Ludowik Obraniak, ale szukamy dalej. Znaleźliśmy w końcu polską flagę. Zajęło nam to chwilkę, ale jest. Zgadnijcie gdzie? Nad kasynem. Ciekawe dlaczego.